dzisiaj, 29 września, wszystkich Państwa w tej historycznej sali Dworu Artusa. Nagroda w tym roku, jak już mówiłem, będzie wręczona po raz piąty i po raz pierwszy wręczona osobie, która za swoją działalność cierpi więzienie, cierpi upokorzenia. Aleś Bylacki nie może być dziś z nami, bo został więziony przez białoruskie władze. Jesteśmy z wami i będziemy tak długo, dopóki nie odzyskacie pełnej wolności, pełnej suwerenności. Oczywiście postawiłem podpis pod dokumentem o tym, że Związek Radziecki skończył swoje istnienie. Ale szanowni państwo, ja przyjechałem dzisiaj do was ze Związku Radzieckiego. Żywię Białoruś. Możecie państwo powtórzyć, bo to też jest słowo zakazane. Nagroda jest nagrodą dla Alesia Białeckiego, ale także dla tych wszystkich, którzy cierpią i walczą. Miejmy nadzieję, że impuls Solidarności z Gdańska doprowadzi do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. W Europie, w świecie jest jeszcze dużo miejsc, które wymagają wsparcia, zachęcania i zmian. A więc, jak zwyciężyliśmy na wartościach, no to też budujmy na wartościach.